Cześć załoga, z tej strony Hito i oczywiście przed obejrzeniem odcinka proszę was, żebyście zostawili łapkę w górę. Mam nadzieję, że dobijemy do 800 łapek w górę oraz zasubskrybowali ten kanał. Jak jeszcze nie macie tego czerwonego przycisku klikniętego oraz napiszecie w komentarzu, jaką drużynę chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku przebudowy. Czy Borussia Dortmund, czy AC Milan. Dwie bardzo ciekawe drużyny, które dawno nie osiągnęły już mistrzostwa kraju, a wydaje mi się, że minimalna pomoc im się na pewno przyda. Miłego oglądania i miłego wieczoru. Cześć załoga, z tej strony Hito, zapraszam was do kolejnego odcinka Karier Przebudowy. Tym razem pod nasze skrzydło bierzemy Walencję, czyli sześciokrotnego mistrza, oczywiście Hiszpanii. Drużynę, która w pewnym momencie miała całkiem fajny skład. Miała świetnego trenera, który świetnie ułożył zawodników pod formację. Stworzył im idealne warunki. Mieli bardzo dobrego dyrektora sportowego, który także pomagał zespołowi, żeby doszli jak najwyżej. Zajęli odpowiednie miejsce, zagrali w Lidze Mistrzów oraz zdobyli puchar, ale w pewnym momencie wszystko się zniszczyło przez jednego człowieka, a to jest właściciel Walencji, który postanowił, że trener nigdy nie będzie ważniejszy od niego, że zespół nigdy go nie przerośnie, że to ma być po prostu biznes, który on chce się bawić. I tak się wydarzyło. Odeszli poszczególni zawodnicy, odszedł trener, odszedł dyrektor sportowy. No i my wchodzimy na białym koniu i spróbujemy odratować ten projekt. Walencja, która kiedyś walczyła o mistrzostwo, w tym momencie walczy o utrzymanie. Więc na początek musiałem zatrudnić środkowego obrońcę za 12 milionów. Bardzo stabilny środkowy obrońca, który pomoże mi w pierwszych sezonach naprawdę dobrze utrzymać ten skład w ryzach. Później dwóch defensywnych pomocników. Chciałem także zmienić formację z 4-4-2 na 4-2-3-1 z defensywnymi pomocnikami, ale jeden defensywny pomocnik będzie schodził pomiędzy środkowych obrońców. Będziemy grać szeroko, będziemy grać posiadaniem piłki i także pressingiem zaraz po stracie piłki, żebyśmy te 7 sekund, 10 oczywiście na pełnym gazie spróbowali odebrać. Jak coś, będziemy ustawiać się na pozycjach i czekać na swój moment. Chciałem grać posiadaniem piłki, to było dla mnie bardzo ważne, ale także chciałem wykorzystać sytuację, że mamy wielu młodych zawodników, żeby ich jak najlepiej rozwinąć oraz znaleźć na odpowiednich ich miejscach. Patrząc na to, że rozpoczęliśmy na przykład z koreańskim napastnikiem na ataku sezon, lecz później przerobiłem go na bardzo zdolnego ofensywnego pomocnika, który naprawdę świetnie się rozwinął. Także Soler odżył na prawej pomocy. Także mój defensywny pomocnik Was, który był prawym obrońcą, świetnie spisywał się na środku pomocy. A tu możecie zauważyć, że po 18 kolejce zajmowaliśmy 6 miejsce, a na koniec sezonu wskoczyliśmy na 5 miejsce. 76 punktów, 1 punkt straty do 4 miejsca do Ligi Mistrzów. Ale to był piękny sen pierwszego sezonu, to trzeba powiedzieć. Nie spodziewałem się tak dobrego rezultatu. Myślałem, że gdzieś będziemy w środku tabeli. Tutaj okazało się, że mogliśmy nawet walczyć o pierwszą trójkę, lecz w pewnym momencie nam odjechała, ale z Sevillą naprawdę toczyliśmy świetny bój. Tu możecie zauważyć, jakich zawodników pozbyłem się oraz jakich zakupiłem. Fenomenalny sezon Gomeza, 18 bramek, 5 asyst. Soler, 13 bramek, 4 asysty. Guedes, 13 bramek, 8 asyst. Ale zobaczcie, Eli, 9 bramek, 4 asysty, pierwszym tak pełnoprawnym sezonie dla niego. Naprawdę świetnie to funkcjonowało, zwłaszcza że Eli nie był pierwszym moim wyborem. Na początku Soler grał jako ofensywny pomocnik. W pewnym momencie puściłem Eli, Soler przyszedł na prawą i to był moment kluczowy tamtego sezonu. W tym momencie rozpoczynamy z wielkimi ambicjami. Mamy Ligę Mistrzów, chcemy stać się drużyną, która będzie robić niespodzianki. Jeszcze nie spodziewam się, że będziemy wygrywać cokolwiek, że będziemy walczyć o pierwszą trójkę. Wydaje mi się, że musimy ustabilizować przynajmniej swoją pozycję pomiędzy 6. a 4. miejscem. Później wyskoczyć ponad tą drużynę, ponad te drużyny, można powiedzieć, bo tam jest Sevilla oczywiście, Villarreal, Real Sociedad, Real Betis. Wyskoczyć ponad nie i walczyć o wyższe miejsca. Ale oczywiście mamy właściciela, jakiego mamy, i nie mamy za dużo pieniędzy. Dlatego oczywiście, jak widzieliście na samym początku, ten budżet troszkę był sfałszowany z tego powodu, że nie miałem tyle do dyspozycji. To nie Villa do nas przychodzi, także Mila do nas przychodzi, zawodnik defensywny. Postanowiłem, że albo zakupiłem młodych zawodników perspektywicznych, albo najlepszych w swoich zespołach. I tak wybrałem tą drugą ścieżkę i naprawdę mi nie zawiedli. Grali obaj doskonale w tym sezonie. Pełnili rolę przede wszystkim rezerwowych, ale na przykład Mila w pewnym momencie skoczył jako podstawowy defensywny pomocnik. Miał fajny overall, miał już fajne doświadczenie, wiedział jak ta liga wygląda i jak grać z tymi najmocniejszymi zespołami. I zobaczcie,
Benice się przypomina troszeczkę z tych 2003-2004 lat, nie? Walencja na drugim miejscu, 43 punkty, 2 punkty straty do Mistrzostwa Kraju, proszę Państwa. To jest naprawdę świetny rezultat. Oczywiście z grupy wychodzimy z pierwszego miejsca, 16 punktów, 5 zwycięstw, 1 remis, bardzo dobrze to wygląda. A zakończenie sezonu także było dla nas bardzo udane, choć przegraliśmy Mistrzostwo 3 punkty, to jednak to był niesamowity sezon. Magiczny, można powiedzieć, dla nas. Sezon, którego nikt się nie spodziewał, nikt nawet nie oczekiwał, a jednak daliśmy radę, zdobyliśmy wicemistrzostwo, mamy srebrne medale naszej i teraz, w następnym sezonie, mamy walczyć o coś. To już jest ten sezon, gdzie będziemy musieli o coś walczyć. Liga Mistrzów to jest Liga Mistrzów. Tutaj jeszcze kiedyś nadejdzie czas, że Walencja będzie wielka. W tym momencie chcemy udowodnić wszystkim kibicom i pokazać tym wszystkim najlepszym drużynom w Hiszpanii, że Walencja powstała. Powstała nowa Walencja, zdecydowanie lepsza. Zobaczcie, Lee, który jest bardzo młodym zawodnikiem, ma 21 lat, 13 bramek, 10 asyst, 84 overalla. Gomez, fenomenalny sezon po raz kolejny, utrzymał formę z poprzedniego. Soler tak samo, fenomenalny sezon. Guedes, zobaczcie, Gaio się rozwinął. Nasz kapitan, zawodnik, który mógł odejść do FC Barcelony w pewnym momencie, bo była kwota pieniężna 130 milionów. Nie dogadał się. Chciał zostać tutaj w zespole. Został, wykorzystał swój moment wicemistrzostwo kraju. Teraz walczymy o mistrzostwo. 170 milionów jest fikcją telewizyjną, można powiedzieć. Taki budżet został przedstawiony. Oczywiście tyle nie mam pieniędzy, ale postaram się i tak zrobić całkiem fajną niespodziankę. 22 miliony Garcia. Lato odszedł od nas za 21, więc potrzebowałem lewego obrońcy. Za 29 milionów wyhaczyłem bardzo fajnego, zdolnego zawodnika Alexa, który może fajnie się rozwinąć. Wydaje mi się, że on kiedyś tutaj był w tym zespole i reprezentował barwy właśnie Walencji. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje z poprzednich FIFA, że właśnie ten zawodnik tutaj był. I mój maestro środka pomocy, czyli Campana, 34 miliony 600. Naprawdę rewelacyjny zawodnik, który wraca z Niemiec do Hiszpanii. Zawodnik, który doskonale zna tą ligę. Zna, można powiedzieć, obyczaje tutaj tego zespołu Walencji, więc wydaje mi się, że to jest zawodnik, który naprawdę może zacząć nowy rozdział w swojej karierze, ale także nam dać ten impuls walcząc o cokolwiek. Mam nadzieję, że zdobędziemy mistrzostwo. Jest taka szansa, bo naprawdę dobrze się prezentujemy. Po 18 kolejce mamy 2 punkty przewagi. Jesteśmy na pierwszym miejscu w styczniu. I mam nadzieję, że nie zejdziemy ze stołka, że będziemy walczyć. Ale oczywiście potrzebujemy tego czegoś. Tego czegoś więcej, żeby osiągnąć lepszy rezultat. Wychodzimy z pierwszego miejsca do grupy F, gdzie wyeliminowaliśmy Liverpool. Jurgena Kloppa, wielki Liverpool zajął trzecie miejsce, a my zagramy finale Pucharu Hiszpanii. Supercoppa, proszę Państwa. Supercoppa przeciwko Simeone. Drużynie, której nienawidzę w tym sezonie. Która jest po prostu naszym koszmarem. Nie potrafimy zupełnie grać przeciwko tej drużynie, ale mam nadzieję, że wszystko będzie tak, jak powinno być. Mam nadzieję, że ta drużyna będzie naprawdę świetnie przygotowana i damy radę pokonać Atletico Madryt. Zobaczcie na ten skład. Świetna jedenastka. Wielu talentowanych zawodników. Wielu zawodników, których my nawet nie mamy szans pozyskać kiedykolwiek, bo nigdy nie dostaniemy takich pieniędzy. Ale my tutaj stworzyliśmy naprawdę fajną jedenastkę. Przyjaciół, jesteśmy wielką jedną rodziną i walczymy przeciwko temu jednemu złemu. Tak można powiedzieć w tym momencie. Bo jednak cały czas z nami ten właściciel nie chce współpracować, ale może to się wszystko zmieni po tym sezonie, gdzie naprawdę idziemy po mistrzostwo, idziemy naprawdę wielkimi krokami. Oczywiście druga część sezonu musi być wyśmienita. Musimy pokonać jeszcze raz Real Madrid, Barcelonę, Atletico Madrid. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Zaczynamy ten spektakl, proszę Państwa. Supercoppa, niestety zaczynamy fatalnie w 63 minucie. Lewy skrzydłowy strzelił bramkę dla Atletico Madryt, ale na szczęście dla nas Villa wyrównał w 90 minucie, ale niestety nawet w 96 minucie z rzutu wolnego idealne uderzenie, proszę Państwa. Co to było za uderzenie fenomenalne? No i niestety przegrywamy 2-1 i po tym spotkaniu poczułem, potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy tego jednego środkowego obrońcy, który zrobi różnicę. Z Chelsea Londyn do Walencji, Paul Torres za 40 milionów, zawodnik wydaje mi się doskonały, pod naszą formację. Zawodnik, który świetnie wyprowadza piłkę. Jest naprawdę podstawowym zawodnikiem swojego kraju, więc wydaje mi się, że naprawdę to będzie ten zawodnik, którego potrzebowaliśmy
żeby zdobyć cokolwiek. Kolejny puchar, tym razem puchar Hiszpanii. Zagramy z Real Madryt, więc kolejną drużyną z Madrytu. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Oczywiście mam nadzieję, że okażemy się tym razem lepsi, ale może być bardzo ciężko, zwłaszcza jak widzę Hazarda, widzę innych zawodników, ale my też mamy wielki talent, my też potrafimy strzelać bramki, my też potrafimy urywać te punkty, potrafimy walczyć. Niesamowicie, ale niestety. Zawodnik ściągnięty z karty Berlin dał zwycięstwo Realowi Madryt 1-0. I my niestety przegraliśmy. Słabszy występ niektórych naszych zawodników, ale na szczęście dla nas zdobyliśmy mistrzostwo. Proszę Państwa, zdobyliśmy mistrzostwo kraju. Coś fenomenalnego. Przecież komu to się śniło po nocach, że właśnie to Walencja zostanie mistrzem w pierwszym sezonie, gdzie praktycznie zaczęliśmy, żeby nie walczyć o utrzymanie, żeby gdzieś tam walczyć o coś lepiej. Zdobyliśmy 5. miejsce, później wicemistrzostwo i mistrzostwo kraju. Oczywiście w ćwierćfinale odpadliśmy z Borussią Dortmund, ale jednak ten sezon był wyśmienity, fenomenalny. No i na tym zakończymy oczywiście tą karierę. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną te 11 minut. No i mam nadzieję, że zostawiliście łapkę, że może poprawiłem Wam dzień swoim gadaniem. No i oczywiście życzę Wam jak najlepszej nocy i znośnego oczywiście kolejnego dnia. Żegnam się z Wami. Cześć, cześć, do następnego. Już oczywiście w czwartek o 20. Cześć.